jesteśmy na etapie ustalenia projektu planu z odpowiednimi instytucjami. Teraz prowadzimy rozmowy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego co do zapisów w tym planie. Myślę, że uda nam się do końca roku ten plan przedstawić Państwu do uchwalenia. Jeżeli chodzi o plan Żyzna Południe, tam mamy trochę taką dziwną sytuację, dlatego że jeżeli chodzi o ten teren, na części terenu toczy się postępowanie u Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stąd tak długo nie wyłanialiśmy wykonawcy na zmianę tego planu. Jesteśmy na etapie sporządzenia koncepcji przez wykonawcę planu. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną i ten wydzielony, sprzedany CNH, to CNH teraz może samo jako inwestor wystąpić o objęcie tego terenu specjalną strefą ekonomiczną. Także taki poziom obecny, ten teren przez gminę nie będzie objęty, ale CNH może wystąpić. Nadal jest to ten, który można objąć strefą ekonomiczną. Dziękujemy. Ponownie Pani Przewodnicząca, proszę bardzo. Ja chciałabym wrócić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żyzna Południe. Czy ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego objęty jest tym nieporozumieniem, znaczy złą decyzją, która została decyzją administracyjną, która została sporządzona przez Urząd Miasta Płocka? Mam na myśli te budynki Żyzna 41, 43 i 45. Czy mówimy o tych budynkach? Pan prezydent, proszę. Tak, mówimy o tych budynkach. Ta sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż ją pani radna w tej chwili przedstawiła. Sprawa dotyczy samowoli budowlanej, która została w przypadku tym wykonana. Podjęliśmy decyzję o zmianie planu po konsultacji z prawnikami. Z uwagi na dobro tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. Ten plan będzie realizowany, tak jak pani dyrektor powiedziała, w tej chwili przychodzą sporządzone koncepcje. Ponownie pani przewodnicząca. Znaczy, panie prezydencie, radziłabym ostrożnie z tą samowolą budowlaną, dlatego że decyzja na budowę tych budynków została sporządzona przez Urząd Miasta Płocka. I gdyby wykonawca, z tego co czytałam w lokalnych mediach, bo napisałam stosowną interpelację i czekam jeszcze na odpowiedź od państwa, gdyby ten pan nie dostał decyzji administracyjnej na budowę stosownych budynków, to zapewne no, nie realizowałby takiej ilości kondygnacji, jaką miał w decyzji. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, bo w treści artykułu, ja przepraszam, ale niestety opieram się tylko i wyłącznie na informacjach z portalu PLOS, gdzie rzeczowo pani przedstawiła informację dotyczącą tej nieruchomości i tych budynków, było napisane, że decyzja została wydana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czyli domniemuję, że ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego już był. Natomiast państwo mówicie mi o czymś, co jest w trakcie robione, bo mało tego, pan Hubert Woźniak, który oficjalnie wypowiadał się w imieniu Urzędu Miasta Płocka, powiedział, że Urząd Miasta Płocka przystąpił do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które miałoby kosztować około 35 tysięcy złotych. I teraz moje pytanie brzmi. W końcu mamy ten plan, czy go nie mamy? Bo jeśli pan z Wydziału Prasy... Jak powiedziałem, ta sprawa, pani radna, jest bardziej skomplikowana, niż ją pani w tej chwili przedstawia. To nie jest tylko tak, że tam jest jakaś błędna decyzja urzędników. Zresztą to poproszę o wyjaśnienie pani dyrektor. Natomiast przystąpienie do zmiany planu, bo plan w tej chwili obowiązuje, ale przystąpienie do zmiany planu to jest właśnie próba rozwiązania tego problemu, na który tam natrafiliśmy. Jeśli tego planu nie zmienimy, to rzeczywiście w przypadku tych mieszkańców, którzy mieszkania zakupili, zasiedlili, co też zaznaczam, to zasiedlenie nie powinno dojść do czasu, kiedy prawomocne pozwolenie na użytkowanie, do czasu, kiedy deweloper nie pokazał prawomocnego użytkowania, pozwolenie na użytkowanie, ale tak się w tym przypadku nie stało. Ludzie te mieszkania zasiedlili przed prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie, a rzeczywiście sprawa toczy się w Wojewódzku Nadzorze Budowlanym i czekamy na rozstrzygnięcie. Natomiast efekt rozmów, który przechodziliśmy zarówno z wojewódzkim, z powiatowym, jak i w konsultacji z Wydziałem Prawnym, z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, mówi o tym, że do takiego planu powinniśmy przystąpić, bo w tym momencie interes mieszkańców jest pierwszy. Co do dyskusji z deweloperem, który te mieszkania sprzedał, wybudował, nadbudował kondygnację. Zmienił sposób użytkowania z poddasza nieużytkowego na użytkowanie. Będziemy toczyć oddzielne postępowanie, ale to bardzo proszę pani dyrektor. Proszę bardzo, pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę.
jeżeli chodzi o tą samowolę budowlaną, to deweloper faktycznie dopuścił się samowoli budowlanej, to oprócz tego, że nadbudował piętro, to zmienił sposób użytkowania z poddasza nieużytkowego na użytkowe, a mamy już informację również od głównego inspektora, od wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, że dodatkowo parkingi podziemne, które wykona tu również jest kondygnacja dodatkowa, nie podziemna, tylko nadziemna. A więc mówimy również o tym, że mówimy o jednej nadbudowie, tylko o dwóch piętrach co najmniej nadbudowanych. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o plan miejscowy, dlaczego sporządzamy nowe, zgodnie z interpretacją prawną, zmiana planu jest sporządzeniem nowego planu. Tam plan faktycznie Podolszyce Północ obowiązuje, ale zmieniając w części ten plan, sporządzamy w tym miejscu nowy plan. Stąd nazwa sporządzenie miejscowego planu, a nie zmiana. To chodzi tylko o to, że pozony prawne musi być sporządzenie nowego miejscowego planu, a nie zmiana. Dziękuję bardzo. Proszę może nie odchodzić, pan dyrektor, bo będą chyba kolejne pytania. Pani mogła też odpowiedzieć. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie dyrektor, panie prezydencie, z tego co pamiętam, w treści artykułu było napisane, że decyzja o wyrażeniu zgody na budowę tych budynków została wydana w 2011 roku. W 2014, we wrześniu, państwo daliście nam przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Nikt nam wówczas nie powiedział, z czego wynika to przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z tego, co pani mówi, tam nie chodzi, znaczy ja wyczytałam, że nie do końca chodzi o zmianę przeznaczenia, tam jest generalnie mowa o ilości kondygnacji. A co będzie na tej kondygnacji, to nas to już, że tak powiem, nie obchodzi. Chyba istotne jest, bo w planie jest konkretnie, że w tym poddasze nieużytkowe. Stąd istotna jest zmiana sposobu użytkowania. No dobrze. Ja w takim razie poproszę o, czy mogę poprosić o decyzje, które zostały wydane w 2011 roku? Czy nie mogę poprosić jako radna o decyzję, która została wydana? Bo to jest, państwo na stronę wprowadzacie w moim przekonaniu błąd, albo nie mówicie do końca prawdy. Bo ja bym chciała być świadoma, w jakim celu my podejmowaliśmy uchwałę we wrześniu 2014 roku. Ja się dowiaduję po półtora roku, w jakim ja celu wtedy głosowałam za przystąpieniem do miejscowego planu na Żyznej. To jest trochę nie fair, nie w porządku, bo my nie wiedzieliśmy o tym postępowaniu przed powiatowym czy wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. To w moim przekonaniu jest to, panie przewodniczący, nie fair. Należy nas informować do końca, w jakim celu przystępujemy do zmiany miejscowych planów zagospodarowania. Czy zmiana miejscowego planu podyktowana była nie tylko, bo jeśli państwo zerkniecie w załącznik graficzny, nie obejmuje tylko osiedla tegoż dewelopera, ale również cały teren powyżej, na północ od ulicy Armii Krajowej. Tam jest kwestia również zmiany sposobu użytkowania innych terenów i rozwiązania układu komunikacyjnego, więc akurat jeżeli chodzi o ten temat, to nie był główny powód, dlaczego przystąpiliśmy do tego planu, bo zgodnie na pewno z wieloletnim programem sporządzenia planów miejscowych, ten plan również był planowany wcześniej do zmiany w tym zakresie. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Pan prezydent, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej nie ma wyjścia, żeby potem budynku zabrać do miejsca siedzącego i nałożyć karę na dewelopera albo przystąpić do rozwiązania na siłę tym mieszkańcom pomogli. W tym wypadku takie działanie zostało podjęte. Po konsultacji, tak jak powiedziałem, odpowiadając na Pani pytanie, tak jak powiedziałem, bo Pani dyrektor uzupełniała, że nie tylko w Radzie osiedla Żyzna Południe to nie zmieniane, ale w przypadku akurat tego osiedla, po konsultacji z powiatowym, wojewódzkim i głównym inspektorem budowlanego, zrobiliśmy też konsultacje prawne, że w takim wypadku należy do takiego planu przystąpić, dlatego do niego przystępujemy. To jest odpowiedź na pytanie. Dziękuję. Panowie, Pani Przewodnicząca, proszę. Chciałabym wiedzieć jeszcze, kiedy Pan, który jest właścicielem tej firmy deweloperskiej, wystąpił do Urzędu Miasta ze wnioskiem o dopuszczenie, oddanie tego budynku do użytkowania, tak? Bo to też jest istotne. Chciałabym wiedzieć dokładnie, jaka to była data i nie usłyszałam, czy mogę otrzymać kserokopię tej decyzji, czy nie mogę otrzymać. I chciałabym też wiedzieć, jak będzie wyglądała sprawa prawna pod kątem mieszkańców, tak? Bo w moim przekonaniu, ja nie mając dokumentów źródłowych, nie jestem w stanie stwierdzić autorytatywnie, że zawinił albo urząd, albo deweloper, który kombinuje, jak Państwo to delikatnie mówicie.
Dla mnie liczą się ci mieszkańcy, którzy w dobrej wierze chcieli zakupić te mieszkania, zapewne zaciągnęli kredyty, a teraz no, bank zapewne chce wejść na hipotekę, a nie może, bo budynek nie jest oddany do użytku. I teraz co dalej? Czy my jako gmina, oprócz tego, że zapłacimy za ten plan 35 tysięcy prawie, jak wyczytałam, czy my nie, jako gmina nie poniesiemy dodatkowych kosztów związanych z powództwem cywilnym w świetle na przykład tych kredytów droższych, które będą na przykład ci mieszkańcy, jeśli to rzeczywiście, ja nie wiem, czy będzie stwierdzone, że była zła decyzja na przykład administracyjna wydana, sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania, to wtedy czy mieszkańcy mają prawo powództwa przeciwko gminie? Dziękuję. Pan radny Marcin Flakiewicz, proszę. Szanowni Państwo, ja bym prosił Panie Prezydencie, jeżeli można, o usystematyzowanie tego stanu rzeczy. Czyli rozumiem, że deweloper otrzymał od Urzędu Miasta błędną decyzję zawierającą błąd urzędnika. Wybudował budynek nie tyle jeszcze nie zgodnie z tą błędną decyzją, co jeszcze budynek dodatkowo powiększony o kondygnację i jeżeli chodzi o garaże i kondygnację to już najwyższą, czyli w ogóle zastosował, zrobił coś, czego nie powinien, sprzedał mieszkania mieszkańcom. Dzisiaj tym mieszkańcami, mówiąc brzydko, zaczyna grać, bo stawia nas jako urząd i tutaj mający nas podjąć tą decyzję też, jeżeli chodzi o zmianę planu miejscowego pod ścianą, bo jeżeli nie, to ci ludzie nie będą mieli mieszkań, na które być może czekali większość swojego życia albo jest to ich pierwsze mieszkanie. I jeszcze jest kolejne pytanie, dlaczego to my jako Urząd Miasta, czy w ogóle były rozmowy z deweloperem, bo ja rozumiem, co Pan powiedział, że deweloper może te piętra rozebrać, ale teraz pytanie o ludzi, no i cały czas się tutaj rozbijamy o tym nasz szat, tak, w sensie do urzędu. Czy jeżeli przystąpimy do nowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidentnie na korzyść tego dewelopera, który również uzyskał korzyści finansowe z tytułu sprzedaży mieszkań, czy Urząd Miasta prowadzi również rozmowy, żeby ten deweloper koszty tego planu miejscowego pokrył? Czy my jako podatnicy tego miasta mamy zapłacić za to, że ktoś sobie robi co chce i gra urzędowi po prostu, mówiąc w cudzysłowie, na nosie i buduje jak mu się podoba i czerpie z tego jeszcze korzyści finansowe? Dziękuję. Ponownie pan prezydent Jacek Terebus, proszę bardzo. Odnosząc się do pani radnej pytania, po pierwsze, no ja nie będę gdybał. Na tą chwilę jest to 35 tysięcy. W stosunku do tego dewelopera podjęliśmy oczywiście rozmowy z tym człowiekiem i prawdopodobnie sprawa skończy się finalnie w sądzie. Natomiast nie czekając do rozstrzygnięcia, kto jest winny, przystępujemy do zmian planu, dlatego że taką opinię zasięgnęliśmy też od głównego inspektora budowlanego. To nie jest, to jest już taka, zgadzam się z panem radnym całkowicie do tego, że my deweloperom prezentować nie będziemy, ale tak jak powiedziałem, to jest sprawa dużo, dużo bardziej skomplikowana. Ten deweloper dostał też pozwolenie na budowę drogi, której nie wybudował. To była jedyna droga, dzięki której miał dostęp do drogi publicznej i pod takim warunkiem otrzymał pozwolenie na budowę. Z tego co wiem, dyscyplinarnie został nadzorem budowlanym zwolniony człowiek, który wydał pozwolenie na użytkowanie i w tej chwili próbujemy naprawiać całą tę sytuację. W związku z czym nikomu prezentów nie dajemy, chcemy załatwić tak, aby ci mieszkańcy rzeczywiście nie płacili kar i byli zadowoleni. Natomiast w stosunku do dewelopera będzie toczyło się postępowanie, a być może znajdziemy porozumienie przed budową w zakresie budowy drogi czy innych tego typu rozwiązań. Bo nie sztuką jest to piętro teraz rozebrać i kazać się ludziom uprowadzić. Natomiast absolutnie podzielam pana zdanie. Nie może być takiej sytuacji, w której ktoś buduje w taki sposób, a potem wymusza na nas. Takiej sytuacji w tym wypadku nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ponownie pani przewodnicząca. Czy oczywiście panie prezydencie nie może miasto być pod presją jednej osoby, która chce wymusić na nas zmianę prawa. Tylko pytanie zasadnicze moje brzmi, jeśli państwo zwolniliście pracownika dyscyplinarnie z Urzędu Miasta, który był odpowiedzialny za sporządzenie, jak nie ma tej decyzji administracyjnej, to czyli co, potwierdzacie państwo z nadzoru? Czyli został zwolniony pracownik z nadzoru? Czyli
decyzja o wprowadzeniu tego budynku do użytkowania została wydana, tak? Jak nie mam. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy chyba obszerną dyskusję.